Był diabłem. Genialnym diabłem, ale diabłem. 20 milionów sowieckich obywateli zginęło przez Stalina. Miał władzę absolutną przez 25 lat. Bolszewicki car. Pragnął władzy. Nigdy nie miał jej dosyć. System terroru był niezbędny w stalinizmie. Terror trwał, trwał i trwał. Spałem, kiedy się zaczęło. Obudziłem się i zobaczyłem ludzi w mundurach w naszym domu. Wiemy, że podpisywał rozkazy egzekucji na ludziach zupełnie niewinnych. Józef Stalin. Czerwony terror. Pod koniec XIX wieku Rosja była największym krajem świata. Od połowy Ukrainy po tundrę Syberii. Kraj ten był tak duży, że zmieściłby Stany Zjednoczone i Europę w swych granicach. Władcą tego imperium był car Mikołaj II, nieśmiały, dziwny dziedzic 300-letniej dynastii Romanowów. Wraz z rodziną wiódł uprzywilejowane życie, typowe dla europejskich monarchów, którym przecież był. 9 na 10 Rosjan mieszkało na wsi, ledwo żyjąc z ziemi. W 1879 dwoje wieśniaków miało syna, Józefa Dżugaszwili, znanego później jako Józef Stalin. Jego matka była służącą i praczką oraz ortodoksyjną chrześcijanką. Ojciec, którego zdjęć nie ma, pracował dorywczo jako szewc i był brutalnym alkoholikiem. Mieszkali w tej chacie w wiosce Gori w rosyjskiej Republice Gruzji. Jego ojciec był bardzo biednym człowiekiem. Miał pociąg do picia i bił żonę. Bił ją okrutnie i brutalnie. I przez to przemoc w nim pochodzi z jego dzieciństwa. Był dziwny z wyglądu. Twarz młodego Józefa nosiła ślady po ospie, a wypadek z dzieciństwa pozostawił jedno ramię krótszym od drugiego. I przestał rosnąć przy 165 centymetrach. Był niewysoki, nosił takie buty, w których wyglądał na wyższego. Miał ciemny, złowieszczy wygląd. Szczególnie jego oczy opisywano jako żółte albo tygrysie. Takie sprawiał wrażenie. Był dobrym uczniem na tyle, żeby zapisać się do seminarium. Ale kapłaństwo było ostatnią rzeczą, o jakiej by myślał. 50 lat wcześniej Karol Marx napisał, że to robotnicy, nie arystokracja, kontrolują los narodu. W Rosji tę ideę przekształcono w ruch polityczny, bolszewizm. Na jego czele stał Władimir Lenin, który uznany został za niebezpiecznego i zesłany na Syberię. Ten ruch przyciągał syna szewca jak magnes i w wieku 19 lat opuścił szkołę dla sprawy. Nie był teoretykiem, ale był bojowy i oddany. Myślał nawet o obrabowaniu banku, by napełnić kasę partii w 1907. Był człowiekiem czynu, co podziwiał Lenin. Gdy Lenin spotkał Stalina, napisał do kogoś: spotkałem świetnego Gruzina, osobę z pochodzeniem chłopsko-robotniczym, nie intelektualistę, ale osobę, która zrobiłaby pewne rzeczy. Z pewnością widział siebie jako bojownika i w 1912 zaczął używać nazwiska Stalin, które znaczy człowiek ze stali. Ale trudno było robić postępy, bo Stalin i jego towarzysze dawali się aresztować przez carską policję. Cierpieli na zesłaniu przez lata w domach, jak ten na Syberii.
Był wiele razy w więzieniu, był na zesłaniu długie lata. Więzienie i zesłanie stało się jego domem. Uczynił więc więzienie i zesłanie domem dla milionów swych obywateli w przyszłości. Zesłańcy wkrótce dostali szansę. 28 czerwca 1914 roku książę Ferdynand zginął z ręki serbskiego nacjonalisty w Sarajewie. Miesiąc później wybuchła pierwsza wojna światowa. Car Mikołaj wysłał miliony żołnierzy do walki w jego imieniu. Poszli dumnie. Lecz ich entuzjazm wkrótce zgasł, gdy Niemcy zdziesiątkowali carskie siły. Cztery miliony Rosjan zabitych, rannych lub zaginionych w ciągu roku. Ci, co przeżyli, nie chcieli ginąć za czyjąś sprawę i morale spadło. Odmawiali udziału w walce, przeciwstawiali się oficerom. Uciekali z armii, wracali do wiosek i palili dwór pana. Ktoś zapytał Lenina, kto głosował za rewolucją? Ten powiedział, żołnierz za nią głosował. Głosował nogami, zdezerterował. W lutym 1917 roku tłum wściekłych obywateli i niezadowolonych żołnierzy przejął Sankt Petersburg. Car wiedział, że jego rząd nie utrzyma się i abdykował kilka dni później, kończąc dynastię Romanowów. Rząd tymczasowy dzielił władzę z rewolucjonistami, ale w kwietniu wrócił do Rosji Lenin, domagając się całkowitego zwycięstwa proletariatu. Lud potrzebuje pokoju, mówił, a oni dają wam wojnę, głód, brak jedzenia, a ziemia pozostaje przy właścicielach. W październiku jego bolszewicy zmietli umiarkowany rząd. To było ważne zwycięstwo, ale oprócz oceny kilku artykułów, Stalin nie był częścią akcji. Później sowieccy historycy wymyślą dla niego heroiczną rolę. Zaznaczył się w kolejnej, najbardziej krwawej części rewolucji. Wojnie domowej. Od 1918 do 1920 kontrrewolucjoniści, Biała Armia, walczyli o odzyskanie władzy z rąk bolszewików. Walka nie oszczędzała nikogo, a ci, co przeżyli, nigdy jej nie zapomnieli. Byłem przerażony, bo cały czas nadjeżdżały inne oddziały. Kijów najpierw okupowali rewolucjoniści, potem był rząd nacjonalistyczny, potem przyszli czerwoni, a później biali i zajęli Kijów. Trwały walki. Były dwa uczucia, strach i uczucie głodu. Bolszewicy Lenina zostali dowódcami wojsk. Lew Trocki, świetny mówca i teoretyk, został komisarzem wojennym. Stalin dostał tytuł komisarza narodowości i wysłano go, by wzmocnił szeregi partii. Ta rola pasowała do niego. Wojna, a szczególnie domowa, wyłania wojskowe osobowości. Stalin już podczas wojny domowej staje się przywódcą wśród tych wszystkich osobowości, wśród tych twardych facetów, którzy nie chcą dyskutować o marksizmie ani o niuansach walki klasowej. Dla nich walka klasowa oznacza pięść. W 1918 roku Trocki wysyła mu oddział specjalistów wojskowych. Stalin, nie ufając szkolonym wojskowym, więzi część na łodzi, która tonie w tajemniczych okolicznościach. Innych każe po prostu zastrzelić. Gdy ktoś stwierdza, że mogą być problemy w kwaterze głównej, Stalin podobno powiedział, śmierć rozwiązuje wszystkie problemy. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Dla Lenina Stalin był prawdziwym rewolucjonistą. Wiedział, że Trocki chciałby być prawdziwym rewolucjonistą, że chciał być okrutny,
że chciał być prawdziwym egzekutorem dla wrogów rewolucji. Ale Stalin był okrutny. Mógł naprawdę nienawidzić. Później ta bezwzględność odwróci Lenina od swego protegowanego. Tymczasem ta mała grupa zaczęła wciągać Rosję w ich wizję świata. Ten świat wkrótce zdominuje jeden z nich. Józef Stalin. Jak większość mężczyzn, Stalin zakochał się i ożenił w młodości. Jego pierwsza żona, Jekaterina Svanidze, zmarła w kilka lat po ślubie. Ich syn, Jakow, pozostał z jej rodziną. Stalin zobaczył się z nim, gdy ten dorósł. W wieku 39 lat Stalin znów się ożenił, tym razem z Nadjeżdą Aliujewą, 17-letnią córką przyjaciół z zesłania. Mieli dwoje dzieci, Swietłanę i Wasyla. Lecz uwaga Stalina skupiała się na sprawach państwowych. Bolszewicy pozbyli się resztek Białej Armii w 1920. Teraz mogli zrobić z Rosji pierwsze komunistyczne państwo. Marx nazwał religię opium dla mas, więc bolszewicy postanowili ją wyeliminować. Kościoły profanowano, duchownych wyśmiewano. Najgorszą rzeczą w imperium bolszewickim było to, że było to imperium ateistyczne, że wykończono rosyjską religię. Rezultat był straszny. Przestali być ludźmi. Stali się tłumem, niesamowitym tłumem. Jedzenia było mało, bo bolszewicy przejęli całe zboże podczas wojny. Gdzie jedzenie i pokój, które obiecał Lenin? To niezadowolenie wybuchło w bazie marynarki Kronstadt w Zatoce Fińskiej. Grupa marynarzy, którzy walczyli po stronie czerwonych w wojnie domowej, zaczęła domagać się jedzenia i wolności politycznej. Trocki posłał armię czerwoną i wyciął buntowników. Było jasne, że rewolucja ludowa skończyła się. Kilka tysięcy bolszewików miało kontrolę nad milionami ludzi. W 1922 roku Stalin dostał ważną pracę w tej nowej klasie rządzącej – prowadzenie sekretariatu partii. Z jednej strony miał tylko prowadzić księgi, w których zapisywano członków partii, ale był też odpowiedzialny za obsadzanie stanowisk w partii i, jak każdy dobry polityk, wybierał ludzi, którzy wydawali się być mu lojalni, myśleli tak jak on, a usuwał tych, którzy tacy nie byli. Jego poparcie rosło, lecz by zdobyć władzę, musiał wyeliminować kierownictwo partii. Najsilniejszy po Leninie był Trocki, który z wojny wyszedł jako bohater. W 1923 roku Stalin zawarł sojusz przeciw Trockiemu z członkami biura politycznego, Kamieniewem i Zinowiewem. Jak wszystkie jego sojusze, ten też nie trwał długo. Nie, żeby go lubili, ale zupełnie ich zwiódł. Niesamowite, jak wszyscy pracowali z nim przez 10 lat i nadal nie rozumieli, że ich zabije. Ale Lenin rozumiał. Przywódca rewolucji miał udar w 1922 roku. Czując, że koniec jest bliski, spisał tajny, niby testament, oceniający jego ludzi. Zmarł w roku 1924, a testament głośno odczytano. Trocki był najwybitniejszym z Komitetu Centralnego, lecz skłaniał się ku administrowaniu. Stalin był trudnym człowiekiem, a potem dodał postscriptum. Stalin nie jest dobry, jest brutalny i nieokrzesany i powinien być usunięty. Ale Kamieniew i Zinowiew trzymali się ich sojuszu i Stalin pozostał sekretarzem generalnym. To był ich największy błąd.
W roku 1926 Stalin dogadał się z konserwatystami, włącznie ze starym przyjacielem Bucharinem, by wyrzucić Kamieniewa i Zinowiewa z biura. Wkrótce konserwatystów też usunięto. W roku 1927 wydalił z partii Trockiego i skazał go na wygnanie. Trocki nie zobaczył już Rosji. Bucharin powiedział: Stalin zna tylko zemstę. Cios w plecy. Fatalnym błędem wszystkich następców Lenina, poza Stalinem, były walki pomiędzy sobą. Czasem w sojuszu ze Stalinem, a czasem nie. I gdy ci ludzie walczyli między sobą o zasady, jeden z największych intrygantów i działaczy politycznych XX wieku krok po kroku zniszczył ich wszystkich. Pod koniec lat 20. Stalin był niekwestionowanym przywódcą partii komunistycznej. Teraz wciągał Rosjan w swoją wizję świata, czy tego chcieli, czy nie. Pierwszym krokiem była kolektywizacja rolnictwa, kamień węgielny marksizmu. Wysiedlił bogatszych rolników, zwanych kułakami, i wysłał ich na Syberię. Ponad 15 milionów zostało przesiedlonych w latach 30. Pozostałych wieśniaków stłoczono na kolektywnych farmach, ale nie szli z radością. Wściekli rolnicy wyrżnęli połowę swojego bydła tylko w roku 30, by nie dostało ich państwo. Pomimo tych radosnych filmów propagandowych, zbiory były coraz mniejsze. Rewolucja nie działała. Stalin powiedział, że kolektywizacja wyprodukuje więcej jedzenia, więcej pszenicy i wszystkiego. Gdy tak się nie stało, powiedział: dostaniemy jedzenie, zboże, czy tam jest, czy nie. Zabrali całe zboże, każdą znaleziono ilość, nawet garstkę schowaną pod podłogą. Rezultatem był potworny głód. 10 lat ciężkich robót było karą za kradzież odrobiny zboża. W końcu niektórzy zostali kanibalami. Ci, co przetrwali głód, nigdy go nie zapomną. Coraz więcej głodnych wieśniaków na ulicach. Chodzili od drzwi do drzwi, pukali i prosili o chleb. I nie dostawali go. 5 milionów umarło z głodu na Ukrainie. Lecz Stalin wypierał się głodu. Wspominanie o nim uczynił wykroczeniem karalnym. Skupił się natomiast na publicznych osiągnięciach, jak wielkie projekty przemysłowe pierwszego planu pięcioletniego, rozpoczętego w roku 1928. Stalin wiedział, że jeśli socjalizm ma działać, Związek Radziecki musi się szybko uprzemysłowić. Ludzie rzucili się do pracy i niektóre zakłady powstały, ale nie tak wiele, żeby spełnić nierealistyczne oczekiwania Stalina. Rzadko komu się to udawało, ale skoro porażka oznaczała więzienie lub gorzej, księgowi kłamali o produktywności. Nie można ustalić, jak wyglądała produkcja, bo każdy dyrektor musiał fałszować dane, bo przyznanie się do porażki oznaczało koniec, więc równie dobrze mogą cię złapać rok później za fałszowanie. Skala tego była ogromna. Takie oszustwo mogło działać jedynie, gdy ludzie zbyt się bali powiedzieć prawdę. Stalin wymyślił gułagi, obozy pracy, gdzie miliony ludzi zapracowywano na śmierć. Jeden człowiek dostał 10 lat gułagu, gdy jego czołg utknął w błocie. Wystarczyło, żeby skazać go za sabotaż. Więzienia były pełne ludzi, którzy spóźnili się do pracy. Pamiętam 17-letnią dziewczynę, przyjechała do obozu. Spóźniła się 10 minut do pracy. Ktoś ukradł worek kartofli i dostawał 3-5 lat obozu pracy. To było straszne i trwało nieustannie.
was continuous. Obozy stały się miniaturami nielogicznego świata zewnętrznego. Byłem w jednym z obozów i dowódca obozu robił to, co Stalin, bo wyznaczył sobie misję zastrzelenia kogoś na chybił trafił każdego wieczora. Wybierał 3, 5, 7, 10 ludzi i zabijał ich. Za nic. Niewolnicza praca wybudowała najambitniejsze projekty Stalina, takie jak kanał między Bałtykiem i Morzem Białym. Kanał był bublem konstrukcyjnym i wkrótce go porzucono, ale dumny Stalin odwiedził budowę, ogłaszając ją zwycięstwem socjalizmu. Takie sukcesy robiły wrażenie szczególnie na gościach z Zachodu, takich jak Charles Lindbergh, Anthony Eden, Herbert George Wells przyjechał w roku 1934 i gdy spotkał Stalina, powiedział: nigdy nie spotkałem człowieka tak otwartego, uczciwego i szczerego. Wszyscy mu ufają. Franklin Roosevelt odnowił nawet stosunki dyplomatyczne zerwane w 1917 roku. Lepszym znawcą charakterów była Lady Astor, która spytała Stalina, jak długo będzie zabijał ludzi. Odpowiedział, że tak długo, jak będzie trzeba. A trzeba było do końca jego życia. W 1929 roku Stalin skończył 50 lat. Przedstawiano go jako świeckiego boga, zbawcę ludu. Propaganda była nieugięta. Stalin przyniósł rewolucję. Stalin dawał jedzenie. Stalin ocalił Związek Radziecki przed zepsuciem Zachodu. Bardzo trudno wyjaśnić Amerykanom, jakiej ilości indoktrynacji i propagandy jesteś cały czas poddawany. Jesteś indoktrynowany i kiedy masz 3, 4, 6 lat, zaczynasz wierzyć, że to prawda. Dzieci uczono, że Stalin jest nieomylny. Jego idee, filozofia, literatura, a nawet genetyka stały się polityką państwa. Uwielbienie dla Stalina było nową religią. Ludzie widzieli jego portret wszędzie. W każdej gazecie był jego portret. Był naprawdę wszędzie. I gdy ludzie szli spać, ostatnim nazwiskiem, jakie słyszeli, było Stalin. Józef Stalin miał pozostać Bogiem. Musiał być pewien, że nikt mu nie zagraża. W roku 1934 zamordowano Sergieja Kirowa, którego Stalin wybrał na szefa partii komunistycznej w Leningradzie. Kirow był bardzo popularny, trochę za bardzo dla Stalina. Mówi się, że sam zlecił zabójstwo. Zaczął również czystkę w klasach wykształconych. Tysiące pisarzy, artystów i naukowców, większość inteligencji, osądzono i skazano jako zdrajców. Wyrokiem była śmierć lub gułag. Wyeliminował też starego wroga, wojskową elitę. 57 z 85 głównych dowódców zniknęło wraz z tysiącami oficerów niższych rangą. Oficerowie podpisali przyznanie się, ale dokumenty były podejrzane. Dokumenty pokazały się rok lub dwa lata temu. Są to zwyczajne przyznania się, ale znaleziono na nich plamy krwi. Oczywiście tortur używano na wielką skalę w tamtym okresie. Nie szczędzono nikogo. Stalin oskarżył nawet bohaterów rewolucji, ludzi, których czciło nowe pokolenie. W latach 1936-1937 postawiono im zarzuty o szpiegostwo, terroryzm. Pozbył się nawet dawnego sojusznika Bucharina. Nikolaj Bukharin.
Stalin potrzebował dziwnej formy koronacji jako wielki przywódca. Zmusił przyjaciół i towarzyszy Lenina do wyznania, że nie są prawdziwymi komunistami, patriotami i bolszewikami, ale szpiegami, zabójcami. Zmuszenie ich do tego było dla Stalina całkowitym psychologicznym spełnieniem potrzeby bycia jedynym ucieleśnieniem wszystkiego, co wspaniałe w historii sowieckiej Rosji. Potrzebował tych procesów. Stalin zatwierdził wyroki śmierci na tych ludziach, mimo że wiedział, że zeznania wymuszono torturami. Trocki na wygnaniu w Meksyku był jedynym, który mógł mówić. Te procesy nie wzięły się z komunizmu ani socjalizmu, ale ze stalinizmu, to znaczy z despotyzmu biurokracji nad ludźmi. To moje główne zadanie – ujawnić prawdę. Pokazać, że prawdziwi zbrodniarze kryją się pod przebraniem oskarżycieli. Stalin jego też wkrótce uciszył. W 1940 sowiecki agent zaatakował Trockiego. Ten zmarł następnego dnia. Likwidowano nie tylko sławnych. Każdy mógł na ciebie donieść. Sąsiad, szef, nawet twoje dzieci. Terror stał się codziennością, gdyż miliony po prostu znikały. Nikt nie wiedział, co się z nim stanie, bo jednostka nic nie znaczyła. Jednostka była ziarnkiem piasku na wielkiej pustyni. Możesz ją rozjechać, możesz na niej stanąć. Możesz zmiażdżyć. Ona nic nie znaczy. Stalin wydawał się nie być w to zamieszany. Za terror winił nadgorliwą policję i regularnie pozbywał się szefów tajnych służb. Nie tylko ginęli, byli usuwani z oficjalnych zapisów. Ostatecznie nawet mój dziadek, który był ofiarą represji i przetrwał, nie narzekał na sowieckie władze, czy nawet na Stalina. Uważał, że lokalni przywódcy ponosili całą winę. Bardzo dziwna była rola, jaką Stalin odgrywał w życiu ludzi w Związku Radzieckim. Będąc złym i przerażającym, był w tych sprawach dyskretny, więc ludzie nie kojarzyli tego, co się działo z osobą Józefa Stalina. Jedna osoba kojarzyła. Jego żona Nadjeżda dowiedziała się o głodzie od studentów wracających z Ukrainy. Ona i Stalin zaczęli się często kłócić. Pewnej nocy na bankiecie na Kremlu Stalin zaczął rzucać w nią papierosami przez stół. Wybiegła z pokoju i znaleziono ją martwą z raną w głowie następnego dnia. Nie wiemy, czy poszła do ich mieszkania na Kremlu i zastrzeliła się, czy była walka i zabił ją. Nie wiemy. Ludzie nienawidzący Stalina w Rosji wierzą, że ją zabił. Ludzie, którzy nadal mówią pozytywnie o Stalinie, wierzą, że popełniła samobójstwo i po tym jego serce zmieniło się w kamień. Śmierć żony przecięła ostatnie połączenie z rzeczywistością. Tak długo wszędzie widział wrogów, że nie umiał rozpoznać prawdziwego. W Niemczech Adolf Hitler tworzył społeczeństwo tak nieludzkie i represyjne jak Związek Radziecki. I mimo że naziści i komuniści twierdzili, że się nienawidzą, między ich przywódcami panował wzajemny podziw. Stalin podziwiał Hitlera. To, jak manipulował ludźmi, jak przemienił miliony Niemców. Czasem go oglądał i starał się wykorzystać jego doświadczenie.
Gdy w 1934 roku Hitler pozbył się dowódcy SA Roma i Stalin się o tym dowiedział, powiedział do swoich kolegów: spójrzcie na Hitlera, co za mądry facet. Pokazuje, jak radzić sobie z przeciwnikami. W 1938 roku Hitler zajął Austrię. Do marca 1939 naziści okupowali Czechosłowację. Stalin wiedział, że musi z kimś zawrzeć sojusz. Wcześniej myślał o Zachodzie, ale Niemcy wydawali się lepsi. Mogli zaoferować terytorium, kraje nadbałtyckie i pół Polski i pokój, przynajmniej na razie. W sierpniu 1939 Niemcy i Związek Radziecki podpisały pakt o nieagresji. Hitler wkrótce zdradził sojusznika i zawiódł Związek Radziecki na skraj katastrofy. Latem roku 1940 niemieckie przejęcie Europy wydawało się nie do zatrzymania. Gdy naziści maszerowali polami elizejskimi, Hitler pomyślał, że Rosja upadnie tak łatwo jak Francja. Wydawało się jasne, że Niemcy zaatakują, lecz Stalin nie wierzył, że Hitler nie dotrzyma słowa. 22 czerwca 1941 roku niemieckie oddziały wkroczyły do Związku Radzieckiego. Minister spraw zagranicznych Mołotow potwierdził to Stalinowi. Gdy Mołotow wszedł do biura Stalina i powiedział mu: Stalin stracił mowę, nie mógł nic powiedzieć, usiadł i milczał jakiś czas, bo zrozumiał, jak Hitler go oszukał i jak źle ocenił Hitlera. Był to wielki błąd. W miesiąc Niemcy byli 100 mil od Leningradu. Smoleńsk padł 16 lipca. Na spotkaniu biura politycznego Stalin jęczał: wszystko, co stworzył Lenin, my utraciliśmy. Większość dowództwa zginęła w czasie czystek Stalina. Z początku sam podejmował decyzje, często katastrofalne w skutkach. Kijów zajęto we wrześniu i doradcy błagali, żeby ewakuował miasto, ale odmówił i ponad pół miliona zginęło lub trafiło do niewoli. Największa jednorazowa strata wojny. Szukając kozłów ofiarnych, Stalin obwinił samych jeńców. Oświadczył, że ci ludzie byli zdrajcami. Nie wolno im było trafić do niewoli. Gdy wracali, wysyłano ich do obozów pracy. Gdy jego syn Jakow trafił do niewoli, naziści chcieli dokonać wymiany. Stalin odparł, że nie ma syna o tym imieniu. Jakow został zastrzelony w czasie biegu na obozowy płot z drutu kolczastego. Dla kraju poświęcił swojego syna. Nie mógł postąpić inaczej. Gdyby ocalił syna, zwykli ludzie na froncie i w domu byliby źli. Spójrzcie tylko, ratuje własnego syna, a co z naszymi synami, ojcami i matkami? Nawet teoretycznie nie mógł tego zrobić, bo był Stalinem. Dla niego kraj był najważniejszy w jego życiu. W październiku Niemcy byli niebezpiecznie blisko Moskwy. Zaczęto przygotowania do przeniesienia rządu do Kujbyszewa, 500 mil dalej. Stalin postanowił zostać, nawet brał udział w paradzie na Placu Czerwonym 7 grudnia. Te czołgi przejechały przed wodzem i ruszyły na front 25 mil za miastem. Sowieccy żołnierze walczyli zaciekle, a rosyjska zima zaczęła osłabiać niemieckie siły, zamrażając dostawy paliwa i zapasów. W końcu naziści nie mogli skoordynować działań.
Stalin wybrał też mądrze sojuszników. Od roku 1941 Roosevelt zaczął wysyłać samoloty, czołgi i broń dla sowieckich oddziałów. Jeśli Hitler miał być powstrzymany, trzeba było wygrać wojnę w Rosji. W czerwcu 1942 Niemcy zaczęli ofensywę w południowej Rosji. Walki skupiły się wokół Stalingradu i wkrótce przerodziły się w zaciekłą walkę o każdy dom. Tym razem Stalin pozwolił dowódcom działać. Wcześniej interweniował i to zawsze był błąd. Spowodował kilka katastrof. Ale przy Stalingradzie nie wtrącał się bezpośrednio. Może odrobinę, ale nie jak wcześniej. Zostawił to generałom i to był sukces. Niemieckie siły zaczęły wycofywać się w Boże Narodzenie 1942 roku. Wojna trwała jeszcze 2,5 roku, ale zwycięstwo Sowietów było w zasięgu ręki. Gdy Roosevelt, Churchill i Stalin spotkali się w Teheranie w 1943, Stalina przedstawiono Zachodowi jako dobrego wujka. Churchill podarował mu nawet honorowy miecz, by upamiętnić zwycięstwo pod Stalingradem. W roku 1945 Związek Radziecki wygrał wojnę, ale ogromnym kosztem. 25 milionów Rosjan zginęło, 6 razy więcej niż Niemców. Stalin przyrzekł, że Rosja nigdy nie będzie już bezbronna. Więc Sowieci wyzwolili sąsiadów spod nazistów, ale cień Moskwy już nie odszedł. Europa Wschodnia, Bałkany, Niemcy Wschodnie znalazły się w sowieckim kręgu. Na konferencji w Jałcie w 1945 sojusznicy spotkali się, by omówić powojenny świat. Stalin oznajmił, że to terytorium jest pod jego kontrolą. Dla Rosji faszystowskie Niemcy były kolejną siłą, która przyszła z Zachodu. W tamtych czasach armie musiały przejść przez Europę Wschodnią, przez Polskę. I dlatego po wojnie, po takich stratach, reżim Stalina nie mógł się zgodzić na nic innego niż pewna strefa bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. To było sedno Jałty. Sojusznicy spotkali się jeszcze raz w Poczdamie i choć pozowali uprzejmie do zdjęć, nowy prezydent Ameryki Truman i Churchill nie byli zadowoleni z postępowania Stalina w Europie Wschodniej. Sojusz przeciw nazistom się skończył. Zaczęła się zimna wojna. Żelazna kurtyna zapadła, dzieląc nasz kontynent. Za tą linią pozostały stolice dawnych państw centralnej i wschodniej Europy. W Rosji Stalin był popularniejszy niż dotąd. Rosjanie liczyli, że wspaniałe zwycięstwo osłodzi cierpienia z przeszłości. Ale wojna tylko rozproszyła, a nie zmieniła Stalina. Tysiące powracających żołnierzy wysłano do obozów pracy. Stalin obawiał się, że zbuntują się przeciw życiu w domu po obejrzeniu wspaniałości Europy. Nawet zaufany tłumacz nie był poza podejrzeniem. Zabrano mi przepustkę i czekałem na aresztowanie następnego dnia. Minęły 2 tygodnie i nic się nie działo. Nie szedłem nawet w nocy do domu. Wiedziałem, że aresztują ludzi w nocy. I nagle zadzwonili z pewnego tygodnika i zaprosili mnie do współpracy. Z tego, co mówił naczelny magazynu, ochronił mnie Mołotow. Nie wiem dlaczego. 4 asystentów Mołotowa przede mną zastrzelono. Dlaczego mnie nie? Tego nie wiem. Umieścił mnie tam i pewnie dostał błogosławieństwo od Stalina, by mnie nie ruszać. Niewielu miało takie szczęście. Tłumy go uwielbiały, ale Stalin był pewien, że wszyscy chcą go dopaść. Jego nowym wrogiem byli Żydzi. Wielu żydowskich intelektualistów skazano jako wrogów stanu i zabito. Aresztował nawet najlepszych lekarzy w Moskwie. Wielu było Żydami, bo myślał, że spiskują, by otruć jego i jego doradców.
Wielu lekarzy aresztowano, prawie samych Żydów. Wskazano grupę lekarzy, z których trzech było Aryjczykami, a siedmiu Żydami. Mówili, że to nie antysemityzm, bo aresztują też Aryjczyków. Jeden był jego lekarzem i chciał go aresztować, bo namawiał do odpoczynku od polityki. Stalin myślał, że to spisek. W 70. urodziny Stalina w roku 49 portrety przywódcy wyświetlano na niebie nad Moskwą. Jego wszystko widzące oko było wszędzie, lecz jego zaniedbania już go doganiały. Po długiej uczcie 28 lutego roku 53 Stalin doznał paraliżującego udaru. W ciągu kilku dni powoli udusił się na śmierć. Zmarł rankiem 5 marca. Pogrzeb był orgią żalu. Sowieci nie wyobrażali sobie życia bez swojego Boga i Ojca. Byłem w Moskwie, może 4 przecznice od miejsca, gdzie leżało ciało Stalina po śmierci. Wielu ludzi płakało. Płakali, bo kiedy żyjesz w paternalistycznym społeczeństwie, chowają cię w wierze, że on podejmuje za ciebie decyzje, a bez niego naród się rozpadnie. Następca Stalina, Nikita Chruszczow, wniósł trend prawości do sowieckiej polityki, ale pamięć o Stalinie tak szybko nie odeszła. W roku 56 Chruszczow wygłosił niezwykłe przemówienie zamykające 20. zjazd partii. Powiedział, że choć Stalin był wielkim przywódcą, popełnił zbrodnie przeciw sowieckiej ludności. Słuchacze oniemieli. Niektórzy byli źli. Dla wielu ludzi był to początek końca wiary w system, bo jeśli człowiek rządzący Rosją przez niemal 30 lat mógł być tak zły, zepsuty i żądny krwi, co to mówiło o nich, skoro żyli pod jego rządami i budowali ten system? Leonid Breżniew i jego następcy wrócili do milczenia z przeszłości, ale w 1985, gdy sekretarzem głównym został Michaił Gorbaczow, przysiągł zerwać morderczy uścisk pozostawiony przez stalinizm. Jego reformy odciągnęły Rosję od skrytości i terroru przeszłości. Podzieliły również kraj. Wiele lat myślałem, że odziedziczony przez nas system można ulepszyć. To było złudzenie. Modelu stalinowskiego nie dało się ulepszyć, bo narzucili go krajowi bolszewicy. System z monopolem władzy, dyktaturą jednej partii, represjami, ograniczeniem wolności kulturowej i politycznej. Trudno jest odejść od takiego systemu. Niektórzy chcą do niego wrócić. Dziś powraca nostalgia za silną ręką rządów Stalina. Jestem dumny, bo w czasach Stalina nasz kraj bardzo się rozwinął. W jaki sposób? Szanowano nas. Nie, nikt się nas nie bał. Po rewolucji październikowej kraj się odrodził, uprzemysłowił. Wierzyliśmy w przyszłość, mieliśmy nadzieję. Wierzyliśmy w lepsze życie. W Gruzji miejsce urodzenia Stalina znów otwarto jako muzeum. W chaotycznym świecie stalinizm wspominany jest czule przez niektórych jako czas jasności i siły. Ta spuścizna szybko nie zniknie.